Dobra, mam dzisiaj dobry humor. W takim razie zróbmy kolejnego bossa. Trzy bossy jednego dnia. Tak jest, damy radę. I gdzie jest ten ruchomy most? Znowu jakoś do tyłu. O, mogę palić komuś te. Palić mrówki tym swoim mieczem wspaniałym. No dobra, tutaj jest jakiś most, bo nawet nie wiem, w sumie coś tu jest. Ale nigdy mnie tutaj nie było. Może tutaj będzie ten ruchomy most? Aż na taki ruchomy to on nie wygląda. Ale jest strasznie krzywy. Wow, jakie widoki tutaj! Co to za wodospady? Czy to nie jest piękne? Czy wy to widzicie? Jak tu ładnie! Co to ma być? Ta gra jest ładna. Jakby ktoś jeszcze tego nie zauważył. Ale te widoki to specjalnie. Ta woda bardzo ładnie wygląda. Aż sobie zobaczę, jak to wszystko wygląda tutaj. To jest jakaś wielka rzeka. Tam na wprost widzicie jakiś wodospad kolejny. Jaka realistyczna woda, o co chodzi? Podziwiajcie, najładniejsza woda we wszystkich grach. Nie, żartuję, są ładniejsze wody w grach wideo, ale w sumie teraz to nie wiem. Taką największą rewolucję, jaką pamiętam, to była w Bioshocku. To w 2007 roku jeszcze było, więc ponad 10 lat temu. I tam była po prostu przepiękna woda. Później chyba był Crysis, w tym samym roku też była ładna. A teraz w sumie nie wiem, gdzie jest najładniejsza. Dobra, my mamy tutaj iść? Tak, dobrze chyba kojarzę, no. Więc tutaj jest ten ruchomy most, to jest chyba to właśnie. No i oczywiście nas tutaj nigdy nie było, tak? Jezu, za dużo mówię. Gardło mi już boli. Od godziny cały czas mówię bez przerwy. Jeszcze krzyczę. Jestem Ragerem. Dobra, nie wiem, czy to tutaj. W każdym razie bardzo miło tutaj. Taki miły sad. Co to za tereny fajne. Ażbym sobie pozwiedzał. No, miejscami to jest tak piękna gra po prostu, że nie wiem, no. Jak to wszystko ładnie wygląda. To aż nie mam pytań. Tylko najgorszą rzeczą w tej grze jest ten koń. Sterowanie tym koniem to jest niemożliwe po prostu, no. Niesamowite to jest, co ten koń czasami odwala. Dobra, idę bez niego, idę bez niego. Po prostu go walę. Nigdzie nie ma światła, nie wiem, gdzie mam iść. Może mam spaść? To chyba jest średni pomysł. Tam jest jakieś Nie, stamtąd to my chyba przyszliśmy. A może nie? Nie, stamtąd przyszliśmy, tu jest jakieś inne przejście, okej. Airo, wszystko jasne, wiem jak iść. Tu jest więcej przejść niż myślałem. Zaraz, może tędy? Gdzie ja widziałem to przejście? Co, ja ślepy jestem? Tutaj było. Nie. No co jest ze mną nie tak? Jestem, nie wiem, no. Co się dzieje ze mną, no? Jezu.
Tutaj na górę? Da radę? Tu jest jakieś przejście? O! O, wszystko jasne! Tutaj trzeba było iść od początku. Tutaj, okej. Dosyć niebezpiecznie sobie tak chodzić. No i ten koń będzie... Kurna, ten koń tak chodzi wolniej niż ten główny bohater, no. No i patrzcie na te widoki, co tu się dzieje. O, ja jakoś tutaj ruszam, nawet nie sterowałem. Dobra, o! Nareszcie opuszczam konia i idę samemu. Nareszcie, miałem go dosyć już. Czy ja tam doskoczę? Halo, wyżej. Wyżej, da radę wyżej? Ojejku. O, siema. Znalazłem tajne miejsce, z którego nie da się ruszyć. Ojej. No i co? Koniec. Koniec gry. Ale logo fajne. Ej, gdzie ja się teraz zrespię? To moja już czwarta śmierć. Nie! Nie tutaj! Are you serious? Tak daleko? Dobra, więc żeby wygrać, trzeba tutaj do tego sadu przejść. Tutaj w tym sadzie chyba niczego interesującego nie ma. Znaczy jest bardzo miło, bardzo przyjemnie, ale żadnych znajdziek, żadnych kolosów, żadnych innych rzeczy chyba nie ma, nie wiem. Po prostu takie miłe miejsce. No i teraz trzeba się tutaj wrócić. Znowu przejść w tym miejscu. W którym koń się tutaj musi zatrzymywać oczywiście, głupio. Ale trudno. Nie mogę z tym koniem. Czemu on nie może biec? Dobra, wiecie co? Idę na pieszo. Nie, nie mogę z tym koniem wyrobić. Tak jest już całkiem blisko. Oczywiście cały czas tędy. Chyba jestem szybszy od tego konia w ogóle. Ten koń na tych wirażach, na takich przeszkodach to po prostu się zatrzymuje, cały czas się buguje. To jest jedna wielka beznadzieja, a tutaj gracz pięknie chodzi. Tak jak powinien. Zostaw mnie, głupi koniu! Nie udawaj, że umiesz biegać normalnie. Można dać mu komendę, żeby zostawił mnie w spokoju. Jeszcze raz go zgubiłem jakoś. Jezu, prawie bym spadł. Gdybym ja tutaj spadł, ja bym po prostu się powiesił w tym momencie, no. Dobra, więc trzeba było zrobić coś takiego. Tutaj już oczywiście byłem. Za pierwszym razem myślałem, że tędy trzeba przeskakiwać. Co jest niemożliwe. Wtedy tutaj się nie da wyskoczyć. Trzeba przejść tutaj. Tutaj też już oczywiście byłem. Ale myślałem, że tak droga się kończy, nic tu nie ma, no to pewnie tamtędy trzeba przejść. A tutaj po prostu trzeba zrobić YOLO. O, trzeba zrobić tak. I przepłynąć tam, i to jest wygrane. Jak ja miałem się tego domyśleć? I tutaj powinien być kolejny jakiś wodny, dziwny kolos. Teraz to wszystko zobaczycie. Ale płynie pod prąd. O! Czy to jest kolos tam schowany? Chyba? Jakby tutaj z nim walczyć? Macie jakieś pomysły? Nie, to chyba nawet nie jest kolos, przepraszam. Wejdźmy sobie tutaj i zobaczmy, co się stanie. Ten nowy kolos jest gdzieś schowany pod wodą. Zaraz się wynurzy pewnie.
Te wszystkie wysepki są do siebie bardzo podobne w sumie. Nie wiem, czy to ma coś oznaczać. O, patrzcie. Podwodny kolos, wynurzaj się. Pokaż nam swoją moc. Jakieś diamenty ma na sobie dziwne. Jakieś kamienie, nie wiem. To interesujące. Ej, gdzie on ma oczy w ogóle? Nie ma oczów. Siema? Ej, co on będzie słońcami strzelał, czy co? Co to ma być? He. A więc masz pod wodą jakoś te punkty słabe? Nie, tylko nie firebole. On bije jeszcze gorzej niż ten ognisty potwór. Spróbuję cię, panie, zajść. Nie, on mnie cały czas bije tutaj, no. Może się jakoś na niego wespnę, on się tak obraca szybko. Ej, chyba da radę. A co, on ma trawę zamiast sierści? Co za szaleniec. To jakieś proste było. Daj spokój, panie. Kurna. Dobra, stawiam, że tutaj będzie miał jakiś punkt jeden. Jejku. Trzymaj się! Trzymaj się! Jejku, no on na pewno ma tutaj swój punkt. Jestem tak przekonany. Ej. On tu nie ma punktu? Gdzie ty masz swój punkt? Okej. To z jakiego miejsca mam sięgnąć? A może muszę tam wskoczyć? Gdzie on ma te swoje organy? Co za wariat? No właśnie widzę, że on tam jakoś pod wodą je ma. Jaka to jest... Co to za potwór, no? O, tak będę go bił. O, tak jest. Nie wiem, no nie mam pojęcia. Przynajmniej mnie nie bije jak szaleniec teraz. Aha, tak jest. Dostał!
Tak jest, boli cię, panie? Może ja tak nim steruję? Skręcaj w tą stronę. Tak jest, bum! W lewo! Durniu, tam idź, o tak! Do przodu! W lewo trochę! Kurna, mych chyba dobrze idzie. Nie, teraz tędy? Co to za zęby są? Do przodu! W lewo! Tokius! Dobrze! Już się przedostałem wyżej chyba. Ups, chyba go zdenerwowałem. Co on tutaj zrobił? Co on zrobił? To był błąd? O Julu! Dobra, to nie wyszło. Dobrze, bądź posłuszny. Tędy. Nie, już mi fireballa sprzedaje. Co za typ? Co ja mam mu tutaj zrobić? Może sobie poczekam. A! Widzę, widzę! Tak! Czuj! Tak jest! On nic sobie nie robi z tego, nic sobie koleś nie robi z tego. A, ha, 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 ha! Nie! Nie! Jeszcze raz będę musiał to robić, tylko nie tak! Dostał połowę, okej. Tak, strzelaj sobie fireballami na pewno. Come on! Wolniej się obracaj! Panie! No ja nie mogę, nie jest za szybki! Co ty robisz, panie, no? Co ty robisz? Nie masz szans! Słuchaj się! Tokius! Chyba da radę, da radę! Nice! No! Co teraz? Znowu się nabrał. Ale głupi. Powinien chronić to miejsce, a on nie. Czemu tak mało? Ja mu nic nie zadałem już. O! Okej. To się zdenerwował. Coś ty narobił, kolosie. No i mamy problem. No nie, teraz będzie mi fireballe sprzedawał, serio. Dobra, już uciekam stąd. Już cię obchodzę. Tutaj, szybko. A ja tędy! Nie ma! Jeju, jak on się szybko obraca, co za wariat!
Ale easy, ale easy. Ach, co ty robisz, panie? Słuchaj się w tamtą stronę. No nie, 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 tylko nie wypadam. Ja nie wypadam z gry. Nie! Co ja robię? Nie, 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 nie! Tylko nie tak, nie tak. Do przodu! Wow, przesadziłem chyba. Dobrze, dobrze. Spokojnie. Nie, 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 nie! Nie, nie tak! Nie tak! Nie! Ku, coś się dzieje. Już spokojnie, spokojnie. Nic ci nie zrobię. Głupi baranie, co ty robisz? Jest. Niech ten kolos się ogarnie. Dobra, nice. Daliśmy radę. No, co mi teraz zrobisz? A sobie strzelaj tymi promieniami. Możesz sobie. Uff, już myślałem, że nie doskoczy. To by był taki fail. Tak jest! Czuj ból! Czuj ból! Tak jest! Zniszczony! 12 kolos! Ja nie mogę... Ale to była epicka walka! To był... Chyba najcięższy boss do tej chwili. W sumie. Nie wiem. Wzburzone jezioro zdobyłem. O rany! O rany! To był ciekawy boss. Oj, dusze tam płyną, ale nie wiem. O, nice. Nice, 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 nice. Nie wiem, czy ja nice mówię, jak główny bohater umiera. Jestem masochistą. Dobra, zobaczmy, co się teraz będzie działo. Już 2/3 gry wygrałem, tak? Dobrze liczę? Na 3/4. 3/4 gry wygrałem, jeszcze 4 kolosy nam zostały. O, coś nowego! Coś nowego, coś teraz stanie. Co to za miejsce? Gonią nas, co? Nie, to chyba wszyscy razem jesteśmy. Wszyscy w jakichś maskach. Co się tu odstawia? Może się dowiem jakiejś przeszłości. To jakaś stara babcia czy stary dziadek? Co to jest za miejsce tam? Czegoś takiego nie widziałem w tej krainie. Nie wiem. Nie wiem, co to ma oznaczać. W każdym razie już 12 cieniów nade mną stoi. I nikt mnie tam nie lubi chyba. No i ponownie słuchamy. Co tym razem? Co
przez niebo mknie wielki cień, czy może jakiś fruwający będzie. Nie jesteś tu sam? Nie jesteś tu sam? O co chodzi? Może to było wspomnienie o tamtych, co przed chwilą byli? Tamtych czterech czy pięciu? Tutaj się dalej nic nie dzieje. Dobra, zobaczmy, gdzie jest kolejny kolos. Okej. A więc tam. To już nawet wiem gdzie. Zapisuję. O rany, co to był za dzień. Ja po prostu, ile ja już to gram, zaraz zobaczę. Jedno posiedzenie, na którym grałem już 2 godziny. 2 godziny na 3 kolosy. O rany, co to był za dzień. Dobra, a więc mam nadzieję, że filmiki wam się podobały, że seria wam się podoba. Jeśli tak, to zostawcie lajka, suba, dzwonka i wszystko inne, co można zostawić. A może uzdrowicie moje gardło, które już mnie tak boli po 2 godzinach krzyczenia. Więc dobra, to by było na tyle na dzisiaj. No i do jutra!